España. Viva España. Do 80 różnych źródeł, od 60 do 80 tysięcy różne źródła mówią. Tu jest wejście. No fajnie byłoby też wejść tam, nie? Widzieć w środku, zajebiście. Tam czy zrobili, uruchomili wirtualny spacer. Zwrócimy na drugą stronę tak w oddali, żeby zrobić zdjęcie. Troszkę wody. Sobie jak Wojciech Cejrowski spadł bombą. Nie no, pięknie. Tam iść na tą, tam, może na tą wzgórze. No. Mamy i tak czasu. A ten pizzeria. Czy tak hotelu, czy pod hotelem, do którego jest tak najpatrzydna? O 22:30? No. Kurwa, głupie te buty są wąskie, jak chuj, kurwa, tamte były lepsze. Cisną się? A idź w ogóle, palce zginą, bez nadzieja. A ja też miałem, mam takie eleganckie białe w subaner, są źle. Tamte były, nie? Wygodę, właśnie, te też są niby takie fajne, elegancko, sportowe, ale po prostu jakaś masakra. Bolą. Viva España. No piękności. Viva España. To nie ten kraj chyba. Jakieś lody trzeba wpindolić. Właśnie. Pod Koloseum. To byłeś pomysł, no. Jutro to Watykan, to tam... Jutro Watykan? Być pod Kolosowym, pizzy nie zjeść. Pizza jak pizza, teraz lody, nie? O, tu jest jakieś przejście. Odgrywasz to? Pewnie. O, pizza jeszcze raz. No i z tej perspektywy właśnie fajnie widać. Viva España. Jeszcze bym wyszedł, bo tam. No? Chodź do lodu. Czekaj. Co? Andrzej, fajnie jest. Kurde. Nagrywamy jakiś film. Viva España.
Masz pstryki. Ej. Moment. Dam pauzę, moment. Dobra.